działalności Komisji Kultury. Pana Przewodniczącego proszę o przedstawienie. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie. Komisja Kultury spotkała się 11 kwietnia, przeciwko Rady Dziewicy 11, o godzinie 17.30. Standardowo członkowie komisji stwierdzili ważność posiedzenia, przyjęli porządek posiedzenia, wprowadzono obecność, przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji Kultury, przyjęto pisma, które wpłynęły do komisji, omówiono bieżące sprawy i zakończono obrady. Jeżeli chodzi o pisma, które wpłynęły do komisji, komisja je przeczytała i przyjęła do wiadomości. Większość przychodzi do nas po terminie i większość to jest prośba, żeby współfinansować różne przedsięwzięcia w mieście. Natomiast jeżeli chodzi o omówienie spraw bieżących, to Komisja Kultury wnioskuje do zarządu dzielnicy 11 o rozpoczęcie prac nad rozpisaniem konkursu na logo Rady Dzielnicy 11. Po prostu komisja doszła do wniosku, że chyba już nadszedł czas, że dzielnica zasługuje na to, żeby miała własne logo. Ja już tutaj widziałem projekty pism przygotowanych do naszych placówek kulturalnych. Mówimy tutaj o naszych klubach kultury, to są dwa, jeden z Piasek Nowy, w dzielnicy, bo druga na Woli Duchackiej Wschód. No i na Woli Duchackiej Zachód jest w Łodzi Dobry Dom Kultury. Myślę, że ich pracownie plastyczne na pewno pochylą się ponad tym tematem, a prośba do zarządu, jeżeli znalazłoby się za to no, jakieś wyróżnienie, to byłoby bardzo miło. Pomysł jest na pewno bardzo cenny, no i zarząd bardzo pozytywnie do tego się odniósł i odnosi i pewnie trzeba coś tutaj, no trzeba go krótko zrealizować, tak jest stanowisko. Na to pozostawić. Dobrze, nie słuchacie Państwo jakieś pytania związane z działalnością komisji? Rozumiem, że nie. Widzę też. Tak, kolejny punkt, sprawozdanie z działalności komisji sportu.